Niedzielna pochmurna i deszczowa aura nie popsuła słonecznej atmosfery spotkania z polskimi aktorami. Mury Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa odwiedzili m.in. Grażyna Wolszczak i Mieczysław Hryniewicz, którzy podczas konferencji Znaczenie PR-u w budowaniu kariery rozmawiali o wszechobecnym właśnie w dzisiejszych czasach PR-ze oraz jego konsekwencjach. Posłuchajcie, jak na pytanie o ważność i niezbędność public relations odpowiedziała Grażyna Wolszczak. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, mamy za sobą dwie epoki, czyli epokę, której jeszcze PR-u nie było, kiedy dla aktora teatr był świątynią, miejscem najważniejszym w świecie, gdzie aktor pełnił służbę. Natomiast absolutnie tak jak kolejarz jest służbą, tak jak policjant jest służbą, tak aktor też nas tak uczono, że jest to służba. Później przyszło nowe i nagle się pozmieniało, bo zmieniał się cały świat, gdzie aktor, który, kandydat, który przychodzi do szkoły teatralnej i chce zostać aktorem, ma w nosie Hamleta, ma w nosie wielką literaturę dramatyczną i literaturę w ogóle, tylko marzy o tym, żeby występować w telewizji. No a wszystko to za sprawą tego nieszczęsnego czy szczęsnego PR-u, tak mi się wydaje. W związku z tym no, bez PR-u nie da się żyć, a z PR-em jeszcze gorzej. Jak więc wybrnąć z tej patowej sytuacji, że z PR-em źle, a bez niego jeszcze gorzej? Wydaje mi się, że należy w każdym działaniu mimo wszystko pozostać sobą i zachować dystans do siebie i otoczenia. To właśnie proponuje nam Mieczysław Hryniewicz, odpowiadając na pytanie, jak się ma kreowanie postaci granej przez aktora na jego prywatną osobę, na podstawie Płotka Zięby z Na Wspólnej. Myślę, że serial idzie już 10 lat i niech sobie idzie następne 10 lat. I przez 10 lat robić kreację, to znaczy, że człowiek by zwariował. Była zresztą koleżanka, która usiłowała robić kreację, coś a la Gina Andrycz mniej więcej. No, młoda koleżanka, ale szybko sobie to jakoś z głowy wybiła. Bo to się nie... To jednak takie coś to trzeba ciągnąć po sobie, mówiąc brutalnie. Po sobie. I ja jestem zadowolony, jak jeżeli wczoraj z odcinku policja zabrała mi prawo jazdy za przeparkowywanie samochodu w stanie wskazującym i jadę tramwajem, bo jeżdżę tramwajem i młodzi ludzie, jacyś tam tramwaj tutaj, tego, no to się uśmiechnąłem do nich, ale zabrali prawo jazdy, to się teraz tramwajem. Trzeba się z tym pogodzić i to da się znieść, to jest tak zwane naturalne i nie ma się czego wstydzić. Natomiast chciałem zwrócić uwagę właśnie przyszłym PR-owcom i powiedzieć, że macie ogromną, trudną, ciężką broń w rękach. Można zrobić wiele dobrego, można zrobić wiele złego, można zabić, zniszczyć tym. I to są często te małe literki na umowach. Właśnie. I także unikajmy w tych relacjach PR-owskich tych właśnie małych literek, które często i te różne chwyty właśnie, socjotechnika i tak dalej, trzymanie się za ręce, wykrzykiwanie jakiś haseł i tak. No, tylko tyle chciałem powiedzieć. A co kiedy jednak pojawią się te małe literki? Media na okrągło rozpowszechniają plotki o sławach. Na koniec konferencji spytałam Grażynę Wolszczak już jako człowieka, a nie aktorkę, czy jest na bieżąco z plotkami na swój temat i czy nie jest jej po prostu po ludzku przykro, kiedy media wkraczają w jej prywatne życie, nierzadko niefortunnie przekręcając fakty. I gdybym czytała, to by było przykre, w związku z tym nie czytam i mam święty spokój. Czasami bliscy mi czytają i mi donoszą, ale to raczej takie, że się śmiejemy z tego. Na szczęście. I to chyba jest złoty środek na to, aby nie dać się zwariować temu PR-owemu światu. Dla Radio Rotunda, Marta Kowalewicz.